Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję. Dziękuję za wpłatę na konto. Zachęcam do dalszego wspierania portalu edukacyjnego Fundacji 23 i zapraszam do odwiedzenia partii Mistrza Świata Tygrysa Petrosjana. Grał białymi, jego przeciwnikiem był Grygoricz. Partia grana była w Curychu w 1953 roku w turnieju kandydatów. Zachęcam do lektury książki Dawida Bronsteina pod tytułem chyba właśnie Turniej Pretendentów w Curychu, coś takiego. 53. Doskonała książka, mało wariantów, dużo omówień, dużo komentarzy, dużo idei. Bardzo dobra książka. Pietrosjan Białe, Gligoricz, największa gwiazda jugosłowiańskich szachów. Były partyzant Tito, niezwykle popularna osoba w Jugosławii, a potem w Sebry. D4, Petrosjan Białe, C4, G6. No, Gligoricz grywał obronę królewską i indyjską. E4. D6, F3, F3, roszada, goniec E3. E5, D5, Petrosjan zamyka, skoczek H5, atak marder plata. Mar, der, plata. Pion idzie tu, a ten idzie tu. Albo nawet dalej. Jak się broni Pietrosjan? No, Gligoricz grywał. 25 lat później grywał w tej pozycji C5. Z hortem. Hetman D2. F5. Tu widzimy pionka na F3, co pozornie by się mogło wydawać, że białe bronią się przez wariant Zemisza, ale no tutaj jest Gligoricz wygrał również po F3 czarnymi wiele pięknych partii. Króla trzeba schować. Pietrosjan idzie w długą. 3-0, 3-0, jak mówią Rosjanie. F4, goniec F2. Tu widzimy łańcuchy pionkowe. Baza łańcucha jest tu. Baza łańcucha jest tu. Trzeba atakować bazę. Goniec F6, skoczek G2. Goniec H4. No to takie trochę nieszczęśliwe posunięcie, próba wymiany czarnopolowych gońców. No ale gdzie ma atakować króla Pietrosjana, jak on stąd uciekł? A na tym szczycie przewagę ma biały i G5. No murowanie gońca, jak to murowanie gońca. C5, proszę, atak bazy. Tu przypominam, że tu jest baza. I tu jest baza łańcucha. Białe szybciej zaatakowały. G4. I uwaga. Nieważne, gdzie są króle. Przy zamkniętym centrum każdy atakuje na swoim skrzydle. I nieważne, gdzie są króle. Król ucieka z linii C na wszelki wypadek, bo ona się otworzy. GF3, GF3. Otworzyła się linia G. Na razie nie ma jak wykorzystać. Skoczek A6. Coś z tym pionem trzeba zrobić. Można wybić. Petrosjan po raz pierwszy stosował plan. Przyszedł pionem na C3. Łapie białe pola. Po BC6. Białe miałyby znaczną przewagę. Jest jakiś problem z pionkiem C7. W partii nastąpiło skoczek F6. No skoczek wraca.
CB7, goniec B7 i Pietrosjan uzyskał wdzięczny obiekt do ataku. Kiedy pion pójdzie i się wymieni, będzie kolejny wdzięczny obiekt do ataku. Teraz można było skoczyć na G4. Goniec C8. Z wygraną pozycją. Z wygraną pozycją. Pietrosjan poszedł w drugą stronę. Oczywiście piona nie można bić, bo tam konia nie może bić, bo tam hetman wpada i zabiera gońca. Nie pomagało. I mata to dostanie tylko czarny król. Goniec C8. Skoczek G2. Przepraszam bardzo, skoczek G2. Ślepy już jestem. Skoczek C5. I co teraz? I co teraz? Zastanówmy się 10 sekund, a ja idę po kawę. Pietrosjan oddał gońca, który nie miał gdzie grać, bo go czarne piony kiwały. I przerzuca konia. Przerzuca konia na tego piona. Chce łapać czarne pola. Szach in szach. I proszę, kombinujemy jak Pietrosjan. Pietrosjan zaatakował piona C5. A on w ogóle się nie przejmuje. Jak wymieni hetmany, mata nie będzie. A para skoczków jest lepsza od pary gońców, które przy łańcuchach pionkowych są pasywne. Skoczek E8. No, Gligoryt słusznie nie chce wymieniać hetmanów. Gligoryt był też wybitnym teoretykiem. Napisał mnóstwo książek, mnóstwo partii, komentował co tydzień. Komentował w belgradzkiej Prawdzie jedną partię, są wyśmienitym komentarzem. Wieża C1, skoczek E8 jest byłoby słabe. Goniec E8. Próba oktywnienia gońca, ale on tylko rozdziela wieżę. Goniec H3, a goniec łapie. Tu, tu. Tu, no i tu. A goniec łapie. A5. Próba kontrataku. Pietrosjan bierze, już ma dwa piony. Uproszczenie jest zawsze korzystne dla strony, która ma przewagę materiału. I wieża na otwartą linię. Ona chce tu. Albo tu. Goniec G6. Goniec F1. Teraz goniec idzie tu kontrolować. Wieża B8. Profilaktyczne. Wieża C2. A przy okazji zdwoimy piony. Zdwoimy wieżę, przepraszam. H4. Wyganiamy gońca. Skoczek D6. Goniec D3. Tu Gligoryt chciał w swoim stylu zaofiarować skoczka na E4, poprawić gońcem i wziąć wieżę i dwa piony za dwie lekkie. Ale nie z Pietrosjanem te numery. Pietrosjan był mistrzem profilaktyki. I znowu tu. To z tej strony wpadniemy, jak tam chłopaczku zasłoniłeś. I teraz wieża D4. W dalszym ciągu chcę ofiarować jakoś. Pietrosjan nie daje. Hetman D8. Teraz należało grać profilaktyczne A3. Powierza C5, H5 i pozycja czarnych rozpada się jak przysłowiowy domek z kart.
Po skoczek E2 szanse mają czarne. Kto widzi? Kto widzi, ten szczęśliwy. Teraz można być gońcem, można być konisiem. Skąd grą czarnych? No są groźby. Są groźby, białe muszą się ratować. Że skoczek E2, wieża D, A4. Koniś C3, broni tu, już nie ma tej ofiary. Wieża D4, w obustronnym niedoczasie. Pietrosjan znowu nie znajduje A3. Wieża C5 i H5. No nie znajduje. Zagrywa B3. Teraz nie pomagało wieża C5. Hetman B8. H5. I kończący ruch. Kombinujemy jak Pietrosjan. Kombinujemy. Wisi goniec. I Grygorycz się poddał. Ciekawe dlaczego. No jest jakiś szach. A, bo może pada pion E5. O, i wieża, i pion, i się sypnęło wszystko, i trzy piony w górę. Co by nie mówić, partia Pietrosjana fantastyczna. Fantastyczna. Co było osiągnięciem Pietrosjana? Że uciekł. Ja tak Marderplata się załamał. Nie dały mi czarnopolowych gońców. Tu trzepnął konia na C5. Tam trochę zabrał piona, no i zrealizował przewagę. Jeszcze raz zachęcam do samodzielnej analizy na drewnie.